13 godzin pozostało do wylotu reprezentacji Polski do Bolonii. Już jutro o godzinie 11 z warszawskiego Okęcia ruszamy na pierwsze starcie pod wodzą Jerzego Brzęczka, a właśnie na 13 godzin przed startem, przed odlotem dwóch naszych kolejnych gości, już po raz trzeci w studiu z kadry, Bartosz Bereszyński. Dobry wieczór. I Mateusz Klich. Dobry wieczór. Sprawdzałem, czy graliście kiedyś w kadrze jakiejś młodszej, nie młodszej. Okazało się, że nie, a wy wiecie, kiedy ostatni raz doszło do konfrontacji Bereszyńskiego z Klichem w Ekstraklasie? Chyba na weselu Artura Sobiechu. To był ekstraklasowy poziom. Tak. Ale tak na boisku? Na boisku? Ja sobie nie przypominam. Graliśmy w ogóle przeciwko sobie? Nie wiem, Legia Krakowia może coś było, nie? No to już by Klich przeciwko Bereszyńskiemu grał w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wow. Mhm. Oj, to nie. Kojarzycie? 28 września 1997. Naprawdę? No. Ale wygrzebałeś pięknie. Wojciech Klich kontra Przemysław Bereszyński. Podchwytliwe pytanie. Sprytnie. Jest opcja, słuchajcie, żeby któryś z was był wtedy na stadionie KSZO, kiedy KSZO mierzyło się z Dyskobolą Grodzic. Swój mecz miałem wtedy, nie? Nie, ja miałem 5 lat i podejrzewam, że do tak dalekie wyjazdy nie jeździłem. Ale zdarzało się wam w latach 90. jeździć na wyjazdy? Tak, ja podejrzewam, byłem na każdym meczu w Grodzisku. Nawet, tak? Tak, no i też mieszkałem w Tychach. Mhm. Więc też mecze bodajże wtedy ekstraklasowego GKS-u też również, jak tata tam chyba bodajże przez rok był. To był wtedy Sokół, GKS, Pniewy, Tychy. Pamiętacie takie twory? Działo się, bo to się łączyło wtedy. Nie wiem, no, aż tak nie pamiętam. Dziwne rzeczy. Natomiast dziwne rzeczy. Pamiętam Tychy, Grodzisk i Poznań. 7-letni Mateusz jeździł za tatą? Jeździł, nawet jest zdjęcie, jak KSZO awansowało do Ekstraklasy i na barana u taty byłem. Tak, tak. No, tak? No, i oglądałem, pamiętam mecze z Stalowej Woli. Pamiętam mecze z Ostrowca, no, ze Stali Mielec niestety nie pamiętam, ale miałem raczek. A właśnie nawiązując do Stali Mielec, to w roku znowu wygrzebałem. W roku 1989 Olimpia Poznań grała ze Stalą Mielec. Domyślasz się, kto grał w Olimpii Poznań wtedy? Domyślam się. Selekcjoner Jerzy Brzęczek. A to się nie domyślałeś. A to nie domyślałeś się. A co, o kim myślałeś swoją drogą? O kim? Nie, Piotrejś. 89. Nie, tego nie kojarzysz na pewno, ale wiem i słyszałem dzisiaj na treningu, że ty słyszysz per Przemek ze strony selekcjonera Brzęczka czasem, prawda? Tak, dzisiaj chyba pierwszy raz kilkukrotnie trenerowi się zdarzyło pomylić. Myślę, że to żartobliwe i nie mam z tym problemu, natomiast mam nadzieję, że po pierwszym meczu już trener będzie mówił bardziej, tak. Ale rozmawiałem z nim tuż po treningu, bo też to zauważyłem i powiedział, że z automatu, że po prostu jesteście tak do siebie podobni z twoim tatą, poza tym też prawy obrońca, że po prostu tak to wyszło, grali razem. Nie ma problemu. Jeden z trenerów, już nie pamiętam, który też mówi do mnie Benek, a to raczej nie jest mój pseudonim, tylko bardziej taty, więc też można powiedzieć, że mała pomyłka, natomiast nie ma z tym problemu. A tatowie będą w Bolonii albo we Wrocławiu? Myślę, że we Wrocławiu, tak. Może się tak zdarzyć. Mm. No to takie reunion po tym meczu 28 września 1997 KSZO Dyskobol. Ja nie pamiętam wyniku swoją drogą. Trzeci dzień siedzicie razem na zgrupowaniu. Mówiliśmy o tym, że nigdy nie graliście razem w jednej reprezentacji. Było wesele, ale okej. Okay. Powiedzcie tak dwa zdania o drugiej stronie. Tak jedno piłkarskie po tych trzech dniach, drugie z charakteru i z opisu. Jak byś, Mateusz, opisał Bartka? Prawda. Jak Bartka bym opisał? No, nie trzeba Bartka opisywać nie za bardzo. Nie trzeba, prosimy o to. Myślę, że na pewno Bartek czekał na szansę w reprezentacji. Wiadomo, że Łukasz Piszczek grał długo i teraz Bartek jest gotowy, żeby go zastąpić i myślę, że sobie z tym poradzi, bo w piłkę grać potrafi. I jeżeli tak by nie było, to nie grałby w Serie A, więc to nie ma co się tu czarować i słodzić, ale no taka jest prawda i tyle. No to wiemy już, jakim jest piłkarzem, jakim jest facetem, jak tak poznałeś przez ostatnie 3 dni? Czy jeszcze nie było okazji? Na weselu były troszeczkę inne. Nie wnikamy. Nie, Bartek jest ogólnie spokojny chyba na pierwszy rzut oka, ale potrafi być też niespokojny. W drugą stronę? To znaczy ja nigdy, tak jak wspomnieliśmy, nie grałem przeciwko Mateuszowi i też na boisku nigdy nie mieliśmy za dużo styczności. Bo wy się tak idealnie wymienialiśmy się, prawda? Tak. Mateusz był w reprezentacji Polski, mnie w tej reprezentacji Polski nie było, później ja byłem, Mateusza nie było, teraz jesteśmy razem. Nawet w Ekstraklasie, ty grałeś w młodej Ekstraklasie, kiedy Mateusz był w Krakowie. Tak, więc to tak, żeśmy się naprawdę mijali, natomiast do nas ostatnio,
Sampdori przyszedł zawodnik z Leeds, Ronaldo Vieira, więc w sumie aha, takie nazwisko może się obiło uszy, bo i imię też połączenie dwóch, dwóch fantastycznych piłkarzy. I właśnie też zapytałem się właśnie, jak Clichy, jak tam się odnalazł, mówi, że super, że fajnie pracuje, że teraz przy trenerze Bielsy na pewno będzie odgrywał dużą rolę w zespole. No i widać, że początek sezonu, że tak powiem, się wszystko się sprawdza, więc... A na weselu jak? Nie, no myślę, że jakiś jest taką osobą, która lubi być gdzieś w centrum zainteresowania, zabawny, śmieszny, zawsze ma coś do powiedzenia, więc myślę, że w samych superlatywach. Czyli jesteście troszkę różni, można tak powiedzieć, tak charakterologicznie. Nie, ja myślę, że Mateusz Dotor, że ja tylko na pierwszy rzut oka jestem spokojny. Aha, ja też no lubię tak być w centrum zainteresowania i też zawsze mam coś do powiedzenia, więc myślę, że jest okej. Okay. Nasz redakcyjny kolega Emil Kopański poszperał troszkę w waszych życiorysach i znalazł wiele z punktów stycznych. Pierwszy, no nawet nie życiorys, ale warunki fizyczne. Ile macie wzrostu? Ja, 1,82 m. No podobnie. Dokładnie, tak samo. I też znaleźliśmy na przykład, że urodziny obaj obchodzicie latem, na początku czerwca ty. Nie, ty na początku czerwca, ty na początku lipca, tylko 2 lata różnicy. Tak. To jest bardzo bliskie. I co ciekawe, niemal idealnie 3 lata dzielą wasze pierwsze bramki w Ekstraklasie. To był u Mateusza 28 listopada, a u ciebie, Bartek, 26 listopada. Pamiętacie te pierwsze bramki? No ja miałem 2, więc ja pamiętam obie. A co to był za mecz? Z Podbeskidziem, Lech Poznań z Podbeskidziem chyba. U siebie? Nie, na wyjeździe w Bielsko-Białej i Mateusz Możdżeń dośrodkował i ja tak szczupakiem strzeliłem bramkę. A później no, przeciwko Lechowi jeszcze w Legii, tą lewą nogą taka bramka, gdzie Krzysiek Kotorowski wyszedł i uderzyłem na pustą bramkę. Tak, dla ciebie też to jest takie wspomnienie, którego się właśnie nigdy nie zapomina? Ta pierwsza bramka na najwyższym szczeblu? Ciężko zapomnieć swoją pierwszą bramkę, zwłaszcza, że taką piękną strzeliłem po rykoszecie, także naprawdę... ciężko zapomnieć pierwszą bramkę. A co to był za mecz? Strzeliłem tyle bramek w życiu, że wszystkie pamiętam. Nie? Także... Tak? Czyli było... Z Piastem Gliwice strzeliłem pierwszą bramkę. Na starym stadionie Piasta? Nie, jeszcze? W Sosnowcu graliśmy, jak nasz stadion się budował, także naprawdę... Ładna? Rykoszet. No. Strzeliłem w stronę bramki i odbiła się od piszczela kogoś i wpadła za kołnierz bramkarzowej. Także wyglądała fajnie, ale rykoszet. Pierwsza bramka w Ekstraklasie pamiętana i domyślam się, że debiut w reprezentacji pierwszej zdecydowanie też. To jest troszkę tak, że macie też podobną liczbę tych meczów rozegranych. Zobaczmy sobie mecze Mateusza, które do tej pory ma na swoim koncie w reprezentacji. Zaczęło się to od spotkania z Argentyną na Legii, tak? To ładnie, tak ładnie wygląda. Polska-Argentyna 2-1. Ale jednak to nie był pierwszy. Wszedłem z jego kryć i się udało. Zatrzymałeś Argentynę, słuchaj. No, minuta ważna była bardzo, naprawdę. Nie dotknąłem piłki niestety. Ale... Nie, zupełnie. Nie. A za kogo wchodziłeś? Za lewego wchodziłem. Za lewego, o proszę, symbolicznie. Zmęczony. I drugi mecz, super akcja Kuby Błaszczykowskiego w Gdańsku, tak? To jest ta bramka twoja. I ładny strzał. No, ten był akurat ładny, muszę powiedzieć, że... Top 100 moich bramek jest, no. No i tak dochodzimy do gdzieś... Stop. Muszę być czujny w trakcie tego studia. Dochodzimy do 10 łącznie, mecz z Gibraltarem. Wtedy, gdybym ci powiedział, że będą niemal... Nie no, to dokładnie 4 lata przerwy, to byś mi nie uwierzył chyba, nie? To był taki moment, że będą takie 4 lata przerwy od gry w reprezentacji. No nie, no chciałem zauważyć, że ode mnie się zaczęło wszystko i od meczu z Gibraltarem polska kadra poszła do góry, także no, czyli teraz w dobrym momencie wracasz tak naprawdę. Wszedłem to po mistrzostwach świata, no. Niektórzy mówią, że to jest jakiś przypadek, no nie uważam. U ciebie, Bartek, spójrzmy na zestawienie meczów Bartka. U ciebie pierwszy mecz, zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam. Liechtenstein Kraków. 2-0. Pożegnanie Jerzego Dudka? To jest to? Tak, ja słuchaj, miałem, nie wiem, ile tych meczów już mam w reprezentacji, niezbyt dużo, natomiast pożegnałem Jurka Dudka i pożegnałem Artura Burca, więc... Aha. W obu meczach grałem. czyli Szczena i Fabian powinni się bać. Powinni się bać, tak. Jak będę, dopóki będę w reprezentacji, to mogą kończyć, nie? Przełączmy może właśnie na tą grafikę, gdzie widać te mecze Bartka, bo fajnie by było to prześledzić. Tam widzieliśmy parę zdjęć chłopaków z meczów reprezentacji w przeszłości. O jeden mecz więcej Bartek ma, tylko że widać, że on tak naprawdę w ostatnim roku sporą tą statystykę sobie zbudował, no bo 8 z tych 11 meczów to jest ostatni sezon tak naprawdę. To jest ostatni sezon, który w karierze Bartka Bereszyńskiego był taki przełomowy, najmocniejszy sportowo, możesz to powiedzieć? To znaczy, myślę, że w ogóle od 2 lat, 2,5 roku w zasadzie moja forma cały czas jest, można powiedzieć, ustabilizowana i rośnie w górę, więc począwszy od Ligi Mistrzów z Legią Warszawa, później transfer do Sampdorii, cały czas ta forma idzie do przodu i również jest w reprezentacji. Tych minut jest coraz więcej.
na mundialu udało się zagrać we wszystkich spotkaniach, wiadomo, z różnym skutkiem, natomiast wcześniej w eliminacjach, w dwóch ostatnich meczach też pełne spotkania, więc myślę, że ta tendencja jest dobra i chciałbym to utrzymać. Jest pewność siebie od razu po takim okresie? To jest to rzeczywiście postawa sportowa buduje tą pewność? Znaczy, no myślę, że przede wszystkim pewność buduje gra w klubie na co dzień i to buduje, że cały poprzedni sezon był dobry, teraz rozpoczęliśmy ten sezon od porażki, natomiast ostatni mecz z Napoli też fajnie 3-0 wygrać z takim zespołem, więc na pewno przyjeżdżamy na tę reprezentację podbudowani i z takim nastawieniem bardzo optymistycznym. No właśnie, wspomniałeś o tym meczu niedzielnym z Napoli. Gadaliście z Arkiem i z Piotrkiem tuż po? Było im troszkę głupio, że się zobaczycie w poniedziałek znowu tutaj? Czy my się zobaczyliśmy już w samolocie do Polski, razem leciliśmy tym samym samolotem, więc coś tam żartobliwie oczywiście z mojej strony padło na temat tego spotkania, natomiast nie poruszaliśmy tego meczu. No wiadomo, że to są rozgrywki klubowe, pewnie im było ciężko po spotkaniu, no bo niełatwo jest przegrać gdzieś, będąc grając w Napoli 3-0 i nie ma co o tym wspominać. Teraz jesteśmy tutaj i życzymy sobie, żebyśmy w piątek wygrali przeciwko Włochom. To jest jeszcze ostatnią tylko rzecz wspomnę z tego spotkania, no bo ono zostanie zapamiętane też ze zwycięstwa 3-0, ale bardziej z bramki Fabio Quagliarelli, z twojego podania. Czy to jest trochę, Bartek, tak, że jak się dogra super pas i ktoś strzeli taką bramkę, to satysfakcja jest większa? To sobie myślisz wtedy, ha, przyczyniłem się? Nie chcę sobie niczego tutaj odejmować, natomiast uważam, że to dośrodkowanie było troszeczkę za plecy i dzięki temu Fabio mógł strzelić taką bramkę, jaką strzelił. Jakbyś mu na nos zagrał, to by nikt o tym nie mówił. Czyli się takie zagrania w klubie? Sam? Czyli się takie zagrania w klubie? Nie, ale właśnie, ale to było zaskoczenie dla was też, że on tak strzelił, bo chyba Fabio, on był sam zaskoczony. Tak, no, właśnie chyba nie był zaskoczony. Nie? On tak? Wydaje mi się, że to jest piłkarz, który szuka czasami takich niekonwencjonalnych zagrań, naprawdę czasami na treningu potrafi uderzyć, może nie aż w tak fenomenalny sposób, natomiast czasami takich wybiera takie niekonwencjonalne zagrania, które potrafią zaskoczyć i akurat kto jak kto, ale wierzę jemu na słowo i po tym, co widziałem, że on tak naprawdę chciał i widać było to, że on tak chciał, bo to nie był przypadkowy ruch nogą, tylko on naprawdę chciał tak uderzyć tą piłkę, a to, że ona wpadła w taki sposób, no to tylko czapki z głów, bo myślę, że to jest mocna kandydatura na bramkę sezonu. Myślę, że nie tylko w Serie A. Ale nie asystę sezonu niestety. No asystę sezonu nie, natomiast przy okazji gola Fabio moje podanie będzie pokazywane. Więc ile razy, więc jestem z tego zadowolony. Oczywiście życzę mu, żeby wygrał jakiś plebiscyt. Trzecia asysta w twojej karierze w Sampdorii. Troszkę cię bolą w cudzysłowie te liczby, czy wiesz, że ty wykonujesz zadania taktyczne i że to nie jest to, z czego jesteś rozliczany? To znaczy, na pewno wiele osób krytykuje mnie za to, że tych liczb z przodu nie ma i ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że mają rację, bo ja też chciałbym mieć tych liczb więcej, natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że ja mam jasną rolę w Sampdorii i akurat no wtedy niestety Sampdoria z trenerem Gianpaolo gra tak, jak gramy, że bardzo boczni obrońcy są głównie od tego, żeby bronić. Wiadomo, że dzisiaj moda jest na bocznych obrońców, którzy są bardzo ofensywni, którzy w zasadzie grają jak skrzydłowi. Natomiast u nas jest troszeczkę inaczej. Ja głównie bronię i naprawdę rzadko kiedy mam okazję, tak jak chociażby w meczu z Napoli, brać udział, czynny udział w akcjach ofensywnych. Natomiast z jednej strony wiadomo, że bolą mnie te liczby, natomiast z drugiej strony przez ten okres, który jestem w Genui, uważam, że poprawiłem moją grę defensywną, nie wiem ile procent, natomiast uważam, że dwukrotnie na pewno, bo to jak ja się czuję teraz pewnie w defensywie, w pojedynkach 1-1 czy w ustawieniu, to naprawdę świadczy o tym, jaką ciężką pracę wykonałem ja, trenując tak dużo taktyki we Włoszech, jak i trenerzy, którzy musieli mnie tej taktyki nauczyć i samego zachowania bocznego obrońcy i naprawdę jestem z tego zadowolony, natomiast doskonale wiem, że muszę być, mimo że tych wypadów nie ma dużo pod bramkę przeciwnika, natomiast chciałbym być bardziej efektywny może też. Czemu nie? Ale chciałbym... Bo, może on jest odbycia efektownym, prawda? Tak, zostawię to klisiemu. Natomiast na pewno chciałbym tych liczb mieć więcej. Cieszę się, że ten sezon rozpocząłem tak, że ta asysta jest i mam nadzieję, że za chwilę będą kolejne w Sampdorii i w reprezentacji. Ale tak jak chciałeś wcześniej, zostawmy już klub. Jesteśmy na zgrupowaniu reprezentacji, gdzie jest nowy selekcjoner Jerzy Brzęczek. Wszyscy się zastanawiają, jak wy to widzicie, jak wyglądają te zajęcia z Jerzym Brzęczkiem. Tak, Mateusz, w trzech zdaniach, jak byś scharakteryzował jego jako trenera? Jako trenera na pewno
Na pewno z tego, co mogę powiedzieć, bo poznałem trenera Brzęczka pierwszy raz i pierwszy raz mam okazję z nim współpracować i jest naprawdę człowiekiem, który widzę, że bardzo chce i... Widać to zaangażowanie. Widać zaangażowanie. Ażby wszedł za was. Da się naprawdę porozmawiać z trenerem normalnie, bez żadnych jakiejś sztucznej, plastikowej otoczki. I naprawdę chce grać w piłkę, to widać od razu. I chce żebyśmy grali w piłkę, odrozgrywali od tyłu. I to mi się akurat podoba. I muszę powiedzieć, że treningi są... Wiadomo, że mam mało czasu, trener chce nam dużo informacji przekazać. I swoją tak samo filozofię gry też nam chce przekazać. I wiadomo, że każdy w klubie gra. Prawdopodobnie inaczej i będzie duża rola tutaj trenera, żeby jak najwięcej nam przekazać i mam nadzieję, że nam się uda to zadanie. Ale też temperamentem od Marcelo Bielsy troszkę się różni chyba, prawda? Troszeczkę. Myślę, że mało który trener jest podobny do trenera Bielsy. Wrócimy sobie do trenera Bielsy za chwilkę, ale chciałem też nawiązać do tego, że to zgrupowanie dla Bartka jest, wszyscy wiemy, bardzo ważne, no bo to jest ten moment, kiedy sam o tym wiem, jak trudne jest wejście w buty kogoś, kto na zgrupowaniach reprezentacji robił naprawdę dobrą robotę, a naprawdę nie ma co też nas porównywać, no bo twoja skala jest totalnie z kosmosu w tym momencie. Ty czujesz dużą presję, czy starasz się to, żeby Łukasz Piszczek wcześniej zostawić na boku? To znaczy, myślę, że na pewno, jeżeli chodzi o Łukasza, jeżeli już zaczęliśmy ten wątek, no to na pewno trzeba docenić klasę, jaką Łukasz prezentował i w reprezentacji, jak i w klubie. Uważam, że jest to najlepszy prawy obrońca w historii reprezentacji Polski i na pewno tą poprzeczkę wysoko postawił, bo myślę, że każdy polski kibic przez kilka dobrych lat o prawą obronę nie musiał się martwić, zawsze był to solidny poziom. Wiadomo, zawsze czasami zdarzały się mecze słabsze, natomiast to są naprawdę pojedyncze spotkania przy kilkudziesięciu meczach, więc ta prawa obrona zawsze była pozycją solidną i dobrze prosperującą, więc oczywiście, że presja jest pod tym względem, że chcę grać w reprezentacji, natomiast ja już, to nie jest tak, że ja nie mam meczu w reprezentacji, ja już jestem tutaj z tą reprezentacją około 2 lat, wiadomo, że musiałem czekać na swoje szanse, dostawałem je w mniejszych, większych wymiarach czasowych, natomiast w ostatnimi czasy, tak jak wspomnieliśmy, na 6 ostatnich meczów, 5 czy 4 rozpocząłem w pierwszej 11 i Łukasz był w tej reprezentacji, graliśmy razem w meczu z Japonią, więc czy z Kolumbią, więc to pokazuje, że ja już sobie to miejsce w reprezentacji wywalczyłem troszeczkę wcześniej. Wiadomo, że wchodzę teraz w buty Łukasza, no bo taka jest, wszyscy będą o tym mówić, natomiast ta presja mnie w żaden sposób nie paraliżuje, wręcz dodaje mi takiej pewności siebie i cieszy mnie to, że mogę tutaj być i teraz o tą pozycję walczyć. A właśnie zastanawiam się nad tym w tym kontekście, czy jak się zdarza na treningu nieporozumienie z Kubą Waszczykowskim, to jest takie w głowie, o kurczę, pewnie z Piszczem by im to lepiej wyszło. Nie? Nie ma mowy o tak. Ja już z Kubą też trenuję. To nie jest tak, że my z Kubą, że Kuba trenował zawsze z Piszczem, no tak. I razem trenowali. My też trenujemy ze sobą już, tak jak wspomniałem, 2 lata, więc też już wiem, jak Kuba lubi grać z bocznym obrońcą, było to widać, też obserwowałem, jak grają razem, więc na pewno Kuba też jest osobą, która dużo mówi, która dużo podpowiada i zawsze chce dobrze dla drużyny. I tych meczów też już kilka zagraliśmy ze sobą, więc to nie jest tak, że się nie rozumiemy. Wiadomo, że nie występujemy tak często jak ze sobą, jak Łukasz z Kubą, bo grali razem w Borussii i na pewno ta więź była między nimi taka, można powiedzieć, trochę magiczna, bo też poza boiskiem, prawda? Tak, bo dużo tych akcji razem zrobili, na pewno stworzyli fajną prawą stronę naszej reprezentacji i myślę, że jak to zawsze mówią, dobry piłkarz z dobrym piłkarzem się dogada i myślę, że będzie dobrze. Mamy kilka pytań od naszych fanów i Dawid zastanawia się nad tym, co jest ciekawa kwestia. Jak u ciebie wyglądała zmiana pozycji z napastnika na prawego obrońcę? Kto był tym Lucien Favrem, który zmienił pozycję Łukaszowi? Można wskazać taką jedną osobę, która to w pewnym momencie wymyśliła? Wiele osób sobie to przypisuje. Tak, dokładnie. Wiele osób o tym mówi. Ja też już do końca tak nie będę. Myślę, że na pewno to był moment przejścia z Lecha do Legii. Ja już przychodziłem do Legii wiedząc o tym, że będę za chwilę prawym obrońcą, a przychodziłem jako napastnik czy ofensywny pomocnik boczny. Rozmawiałem z trenerem Urbanem, z prezesem Leśnodorskim, to oni przedstawili mi taką wizję. Byłeś zaskoczony właśnie wtedy? Czy? W pewien sposób na pewno tak, no bo ciężko było mi sobie to wyobrazić, że taki zespół jak Legia ściąga mnie do swojego klubu i mówi, że za chwilę będę grał u nich na prawej obronie.
nie widząc mnie na tej pozycji, tylko widząc mnie w reprezentacjach młodzieżowych, no bo wtedy grałem tam, tam mnie trener Magiera zresztą obserwował. Grałem jako skrzydłowy, grałem jako napastnik, więc musieli mieć tą wizję mojego prawego obrońcy taką troszeczkę nie do końca gdzieś tam potwierdzoną, no bo nie wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Tak. Natomiast sporo. Widzieli moje parametry fizyczne i ja też spodobało mi się to, jak trener zaczął mi mówić, jak to będzie wyglądało, jak on to widzi i uwierzyłem w to, że tak może być, jak zostało mi powiedziane i co, ja jestem taki, że ciężko trenowałem i robiłem to, co do mnie należy, a bodajże w trzeciej kolejce już zagrałem jako prawy obrońca i do końca sezonu tych meczów troszeczkę było i zagrałem je wszystkie od pierwszej do ostatniej minuty. Ale masz troszkę tak jak Łukasz Piszczek, który mówił o tym, że napastnikiem byłby przeciętnym, a tym prawym obrońcą faktycznie udało mu się wskoczyć na dużo wyższy poziom. Jeżeli Łukasz mówił, że jest przeciętnym napastnikiem, to ja można powiedzieć, że byłem słabym napastnikiem. Łukasz wyjeżdżał z Polski jako napastnik do Herty Berlin, więc myślę, że tym napastnikiem nie był słabym, no bo jeżeli ktoś w Hercie Berlin dostrzegł jego potencjał jako napastnika, no to o czymś świadczy. Natomiast u mnie było troszeczkę inaczej. Ja, jak kiedyś ktoś powiedział żartobliwie, byłem defensywnym napastnikiem. Ja tych bramek za dużo nie strzelałem. Bardziej byłem takim odrobienia czarnej roboty dla drugiego napastnika i dużo walczyłem, biegałem i gdzieś nie do końca brakowało mi tych bramek. I myślę, że to sprawiło to, że schodziłem coraz niżej aż do prawej obrony. A teraz już nie musisz zupełnie. To jest dobry plus. Czy nie muszę, chciałbym. No. Może w piątek. A u ciebie, Mateusz, ktoś kiedyś odpalił taki ciekawy pomysł, żeby ci zmienić pozycję na jakąś taką zupełnie inną? Były takie rzeczy? Stoperek? Może? A, było. Ja teraz przed tym sezonem przyszedł do mnie asystent trena Bielsy i mówi, że Marcelo mówi, że według niego będę dobrze grał na środku obrony. A ja mówię, że chętnie, ale nie w Championship. Ja zażartowałem, naprawdę, ale naprawdę? Zauważyli u ciebie coś takiego? Tak, bo my czasami gramy taką taktyką, że gramy trójką obrońców i jednym takim środkowym obrońcą, gdzie u trenera Bielsy na tej pozycji zawsze grał pomocnik środkowy, który praktycznie nie broni, tylko jest od rozgrywania piłki, bo jest zawsze wolnym zawodnikiem, więc ma dużo, dużo czasu i potrzebuje tam człowieka, który umie piłkę rozegrać, który jest spokojny przy piłce. No i wpadł taki pomysł do głowy, żeby mnie tam spróbować i powiedział, że według niego będę tam dobrze grał, gdzie ja powiedziałem asystentowi, że raczej średnio mi się to wydaje, a on mówi, żebym zaufał, bo jeżeli trener Bielsa tak mówi, to tak jest. Powiedziałem, okej, no dobra. Zagrałem w sparingu jednym, ale... Wycofali się z tego. Ale nie. Ogólnie bardziej się przydam z przodu. No właśnie i wygląda na to po tych pierwszych kilkunastu już meczach, no bo 8 meczów oficjalnych plus 4 sparingi, że faktycznie się w tym z przodu przydaje, statystyki niezłe, 4 bramki strzelone, 3 w oficjalnych, są też asysty. Z czego to wynika? To wynika właśnie z roli Marcelo Bielsy, który rzeczywiście dotarł w odpowiedni sposób do Mateusza Klicha? No to wygląda, nie? Ciężko. Bo się zastanawiam, bo często się mówi, że nie wiem, może praca z psychologiem, może sam sobie to wytłumaczyłeś w pewnym momencie, że to jest ten moment, kiedy musisz wskoczyć na wyższy level, bo inaczej to już nic z tego nie będzie, czy rozmowa z trenerem? Nie, to jest tak, że trener Bielsa oczekuje od nas rzeczy bardzo prostych i praktycznie potrafi nam wskazać miejsce w wojsku, do którego mam biec i jak mam biec, jak szybko mam biec i naprawdę to są łatwe polecenia, aczkolwiek jest ich bardzo dużo i bardzo dużo w szybkim tempie i po prostu powiedział mi, co powinienem w swojej grze poprawić i jak on sobie to wyobraża i doszedłem do wniosku, że naprawdę warto jest spróbować i warto jest zaufać takiemu człowiekowi, no i póki co wszystko wygląda fajnie i dlatego taki start sezonu, więc zresztą nie tylko ja, tylko praktycznie każdy z drużyny wystrzelił z formą dużo, dużo, dużo większą niż w tamtym sezonie, także na pewno trener Bielsa zna się na piłce i to widać. Ale widać, że też w Anglii może mieć jakieś problemy z komunikacją, bo taki się pojawił materiał kilka tygodni temu, który zmroził wszystkich reporterów telewizyjnych na całym świecie. Chyba zobaczmy sobie teraz, jak wyglądał wywiad Marcelo Bielsy ze stacją Sky Sports. What are you expecting from your first game in English football? De que esto comience. I am very excited and I'm happy to be in. I am very happy that this begin. You'll have learned a lot about your squad over pre-season, but will you really find out about them today in a game against the title favourites? Yes. Sí, lo que dice es cierto. Yes, you are right.
Yes, you're right. You didn't react to the goals when everyone around you was celebrating. Were you happy inside? Tak, ale nie, nie, znaczy wszystko, co trener Bielsa nam mówi przed meczami na odprawach, mówi po hiszpańsku głośno i ten tłumacz nam tłumaczy wszystko, także trener Bielsa czasami stara się coś powiedzieć po angielsku, ale są krótkie raczej komendy i sami sobie coś zażartuje, ale nie prowadzi odpraw po angielsku. Ale się zastanawiałem nad tym, czy ten wywiad był po to, żeby zniechęcić dziennikarzy do zadawania mu, do zapraszania go na fleszowe wywiady, czy bardziej po to, żeby pokazać, że się stara, że mimo swojego średniego wieku, powiedzmy, cały czas się tego języka chce nauczyć. Nie wiem, on przyszedł i powiedział, że się nauczy tego języka, więc myślę, że damy mu jeszcze parę dni. Myślę, że jeszcze dni. Potrzebuje trochę czasu. A jak u ciebie z angielskim, swoją drogą? Bez problemu, bo chyba w Holandii też to cały czas po angielsku. Dogaduję się. Aczkolwiek w Anglii myślę, że po polsku też bym się dogadał. No tak, w tym momencie. Macie tam u siebie w Lidze jakichś polskich pracowników? Mamy, pan, tak. Pan Sławek na kuchni jest szefem kuchni naszym, tak. Czyli co, schabowy wchodzi bardzo często? Nie. A jak atmosfera w ogóle w klubie? To się zmieniło coś w stosunku do tego, co było w zeszłym roku? Bo miałeś ten pierwszy okres, poprzednie pół roku przed Utrechtem, kiedy znów jakby przyszedł nowy klub i nie odpaliłeś od razu. A teraz wszystko wygląda inaczej. W całym klubie wszystko wygląda inaczej? Bardzo dużo rzeczy zmienił trener Bielsa i przyszedł i praktycznie wszystko, co chce, co sobie życzy, to dostaje w klubie i począwszy od boisk treningowych czy od naszego ośrodka treningowego, zmienia sobie praktycznie co chce i robi wszystko, żeby nam było jak najwygodniej, bo dla niego pierwsza drużyna jest najważniejsza i wszystko robi pod nas, więc to się zmieniło, aczkolwiek atmosfera w szatni się nie zmieniła, bo w tamtym sezonie tak samo jak i w tym chcieliśmy awansować i się w tamtym sezonie nie udało. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie lepiej, ale atmosfera jest bojowa. Powiedział Mateusz Klich w wywiadzie z Jackiem Kurowskim z TVP, że jestem teraz w najlepszej dyspozycji w życiu. Bartek Berszyński też tak powie? Tak, myślę, że na dzień dzisiejszy jestem w najlepszej formie dotychczas, więc myślę, że spokojnie można tak stwierdzić. Za tobą bardzo intensywny sezon. Możemy sobie zobaczyć też, jak wyglądał on w wykonaniu Bartka. Tych meczów było sporo, bo aż 39. 31 w klubie, 8 w kadrze. Odczułeś to w nogach? Czy to jest coś takiego, w czym ty się w tym momencie swojej kariery czujesz bardzo dobrze, takiej intensywności? To znaczy w momencie, kiedy wchodzisz w ten tryb taki meczowy, że w zasadzie występujesz co tydzień, czy jak są mecze reprezentacyjne, troszeczkę częściej. Natomiast później po sezonie wiadomo, że jeszcze doszedł ten mundial, który psychicznie na pewno dużo na nas wpłynął i rzeczywiście to zmęczenie było fizyczne, jak i psychiczne. I na pewno te kilkanaście dni urlopu, które mieliśmy, na pewno trzeba było wykorzystać odpowiednio, żeby za chwilę, tak jak już teraz rozpoczął się sezon i zakończy się dopiero w maju, bez w zasadzie większej przerwy, bodajże chyba kilka dni będzie tylko gdzieś w przerwie sylwestrowej, bodajże 5 czy 6 i tyle. Za chwilę tych meczów znowu będzie do rozegrania około 40 i tą formę trzeba zbudować. Oni mają gorzej, bo oni nawet nie mają tej przerwy sylwestrowej u siebie, więc nie wiem, oni mają też chyba ponad 40 meczów, tak? Coś takiego będzie chyba. 46 w lidze, bo tam jest 24 drużyny, plus jeszcze Puchar Ligi, Puchar Anglii i tak dalej. To też na pewno wyczerpujący sezon i dużo tych meczów jest. Ale jest wielu zawodników, którzy lubią taki tryb, taki szybki styl właśnie, taki rytm co trzydniowy, jak u was. Gramy wtorek, sobota praktycznie cały sezon i mało się trenuje. Jak grasz, to masz trening po meczu i przed meczem, więc mi się podoba. Tutaj też tutaj tych treningów też dużo nie ma, jakby nie patrzeć, bo przyjechaliście dosłownie 3 zajęcia, ale zajęcia takie mocno piłkarskie, z tego co ja zwróciłem uwagę. Dużo piłki, dużo rozegrania. Zaskoczeni tym, jak to wygląda, czy tego się spodziewaliście? Czy ja jestem, nie jestem zaskoczony. No tak, nie. Zaskoczony nie byłem, jakbyśmy trenowali kontry, więc cieszę się z tego powodu, bo każdy z nas lubi grać w piłkę, także naprawdę pasuje. Na pewno a nie wszystkim. Jest to, słuchajcie, jakieś ryzykowne? Troszkę ty wiesz o włoskiej piłce dużo więcej od nas tutaj zebranych, żeby na Włochów wyjść odważnie? To znaczy, myślę, że Włosi, jak tak żaden z tych zespołów, takich troszeczkę mocniejszych, akurat stylem podobnych do Włochów, nie lubi, kiedy jest etap meczu, kiedy się nad nimi dominuje. I myślę, że to jest teoretycznie słabsza strona Włochów, ta taka defensywa, myślę, że odbiór piłki przy ich rozgrywaniu i gdzieś atak szybki, więc myślę, że w tym widziałbym naszą grę i tak mam nadzieję, że będziemy grać skutecznie. Natomiast myślę, że każdy zespół
przy naszej kadrze, przy naszych zawodnikach jesteśmy w stanie zdominować. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie dominować całego spotkania, bo to potrafią tylko nieliczne drużyny na świecie. Natomiast odpowiednie momenty i są etapy różne w meczu i jestem przekonany, że również w piątek będą takie etapy, gdzie my będziemy grać atakiem pozycyjnym i jestem przekonany, że będzie to wyglądało z naszej strony dobrze i skutecznie. Kończąc nasze spotkanie, jeszcze pytanie od dwóch fanów. Jeden z nich utrzymuje, że zna was obu. Pyta Bartka, jak tam młody radzi sobie w Mercedesie? Dobrze, no ostatnio oczywiście jestem taki troszeczkę, że tak powiem, gadżeciarz i lubię kupować sobie różne jakieś nowinki i tak dalej. Wiadomo, że kupiłem dla synka samochód elektryczny, który ja steruję, więc jest oczywiście prezent dla niego, ale również i dla mnie. I cieszę się, że polubił i czasami podbiega do niego, staje i chce, żeby nim jeździć, więc jestem zadowolony. No to ten sam wielki fan kanału Łączy Nas Piłka pyta Mateusza, czy już grilla umiesz rozpalić? Dobra, to jest ten moment, kiedy odpalamy to. Wiecie, od kogo te dwa pytania? Wiem. Spróbujmy. Moje pytanie ciężkie, bo to każdy mógł widzieć na Instagramie, więc... Zobaczmy. No to ty wiesz dokładnie, no bo słyszałem o historii grilla bardzo dobrze. To nie to, chodziło o ten znak zapytania, mieliśmy sobie panowie pokazać. Mówię tu do panów z naszego wozu, o to chodzi i teraz rozwiązanie to... Był rozpalony dobrze, przyszedł i... Michał Żyro, właśnie. O co chodziło z tym grillem, panie Mateuszu? Z tego, co ja wiem, byliście obaj głodni i wziąłeś się za rozpałkę. Chciałem rozpalić grilla po swojemu. Chciałem, wiadomo, że żeby rozpalić dobrego grilla, to wszystko trwa. A Michał przyszedł, no i chciał wszystko na szybko. Trzeba dorzucać pod pałek, wiadomo. Nie, ale w końcu się udało? Droga, no. Udało się. Jedliśmy. I ostatnie pytanie, już chyba tego fana nie znacie. Skąd ten akcent u ciebie? Jaki akcent? No akcent. Mówią kibice, że jest jakiś taki niepolski akcent i pytają, czy to jest przez ten pobyt w Niemczech, czy przez ten pobyt w Holandii. Może troszkę jak Krycha na początku. nie ma nic takiego, nie? Nie, to pierwszy raz spotkałem, żeby ktoś powiedział akcent. Aha. No dobrze, no to zostawiamy to w takim razie i zostawiamy naszych fanów i was wszystkich z transmisjami, które czekają piłkarskimi w najbliższym tygodniu. Już od jutra tej piłki nożnej na antenach polskiej telewizji, na antenach kanałów Łączy Nas Piłka będzie naprawdę dużo. Już widzicie, że tego jest mnóstwo. Jeden mecz już się odbył. We wtorek dziewczyny z kadry z reprezentacji kobiet zremisowały w Mielcu ze Szwajcarią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Ten remis dał im niestety tylko trzecie miejsce, chociaż może to całkiem niezły wynik w grupie eliminacyjnej. Szkotki awansowały do mundialu. Jutro na kanale Łączy Nas Piłka ciekawe spotkanie już od godziny 19 w Łodzi. Polacy z kadry U20 podopieczni Jacka Magiery zagrają z Włochami. Taki przedsmak tego, co czeka nas w piątek, a w piątek właśnie zaczyna się turniej o Puchar Syrenki, mecz Polska-Estonia, to jest kadra U17, później reprezentacja Czesława Michniewicza w Lublinie zagra z Wyspami Owczymi, ten mecz na antenie Polsatu Sport, no a o 20:45 w piątek w Bolonii Włochy kontra Polska. Kolejne dni będziemy wam przedstawiać w kolejnych dniach właśnie. Jutro o godzinie 11, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wsiadamy na pokład samolotu i lecimy w stronę Półwyspu Apenińskiego. Tam lądujemy. O 15:30 konferencja prasowa z udziałem dwóch zawodników reprezentacji Polski. Następnie oficjalny trening o 19:30, a o 22:00 standardowo studio z kadry, więc zapraszam już teraz panu Mateuszowi i panu Bartoszowi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.